Akcja Szlachetnej Paczki w pełnym składzie w Grudziądzu jest gotowa do niesienia pomocy potrzebującym rodzinom. Obecnie zbierane są środki na skompletowanie paczek dla zgłoszonych rodzin. Wolontariusze Szlachetnej Paczki, podróżując grudziąckim tramwajem, opowiadali o paczce mieszkańcom Grudziądza, rozdawali baloniki i informowali mieszkańców, jak można pomóc. Szlachetna Paczka dzisiaj rusza z poszukiwaniem darczyńców. Tak, dzisiaj jest taki moment akcji, kiedy wychodzimy do miasta, wychodzimy na ulicę, szukamy mieszkańców Grudziądza, którzy chcieliby zrobić paczki dla innych. Dzisiaj akcja na ulicach z balonikami i w tramwaju. Tak, z balonikami w tramwajach, baloniki Szlachetnej Paczki. Chcemy, żeby to dotarło do dużej ilości mieszkańców, żebyśmy mogli jak najbardziej, jak najszerzej trafić do ludzi. Będziemy wspólnie wszyscy zachęcać ludzi do tego, aby podarowali troszeczkę siebie, troszeczkę czegoś, czego inni potrzebują. Jednego grosika, niech każdy tylko przeznaczy. To na 100 tysięcy ludzi, których jest w Grudziądzu, prawie 100 tysięcy ludzi, którzy dzisiaj mieszkają w Grudziądzu, to jest 100 tysięcy złotych. To jest olbrzymi pieniądz, który by można by przeznaczyć na pomoc. Pewnie, że to nie jest tak, że się zbierze od wszystkich, ale niedawno kwestowaliśmy na cmentarzu. Tam prawie 17 tysięcy złotych zostało zebranych. Dzisiaj chcemy pomóc tym, którzy na święta są sami, którzy na święta chcieliby także skorzystać z tego, że można lepiej zjeść, coś dobrego zjeść, ucieszyć się jakimś słodyczem, ale myślę, że to jest najważniejsze, co zyskać możemy, wiarę w ludzi. Liczy się każdy grosz. Można przeznaczyć na ten cel drobną sumę dla Szlachetnej Paczki, a jeśli ktoś ma możliwość, może obdarować nawet całą rodzinę konkretną paczką. Pomagać zawsze warto. Pomagać zawsze trzeba. Od tego trzeba zacząć, że pomagać właśnie trzeba. Im więcej naszego serca, im więcej naszej pomocy, tym mniej płaczu, tym mniej zgryzoty, tym mniej łez. I myślę, że obojętnie, co by niektórzy malkontenci mówili, to trzeba chodzić, zbierać pieniądze, trzeba tą pomoc przeznaczać dla ludzi, którzy są biedni.